Od kilku lat administracja rządowa realizuje program wzmożonych kontroli podatkowych, co jest związane z uszczelnianiem, tak zwanym uszczelnianiem systemu podatkowego. Te kontrole podatkowe mogą dotyczyć różnych podmiotów, zarówno wielkich, jak banki i inne instytucje finansowe, ale zwykłego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność na rynku lokalnym również. W zależności od wielkości podmiotu, branży, w której prowadzi, różne organy podatkowe prowadzą taką kontrolę. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że od 2017 roku obowiązki nakładane podatnika w trakcie kontroli podatkowej zostały zwiększone. To podatnik musi udokumentować wszystkie transakcje, pokazać, jak one przebiegały. Jeżeli to się nie uda, to organ podatkowy może nałożyć zobowiązanie podatkowe, a także dodatkowe sankcje, np. podatku VAT, na takiego podatnika. W związku z tym warto pamiętać, że w trakcie kontroli podatkowych niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika od samego początku. Najczęstszym błędem podatników jest zgłaszanie się do doradcy podatkowego wtedy, kiedy wydana już jest decyzja podatkowa, z której wynika obowiązek zapłacenia dodatkowości. Kwoty podatku. Dlatego pamiętajmy: czym wcześniej, tym lepiej.